Dzień dobry. Zrezygnowaliśmy z formy dobry wieczór, ponieważ chociaż pora wieczorowa, to jeszcze na dworze jasno. Dzisiejszy reportaż powstaje w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Przy czym rzecz niezwykle charakterystyczna, obiecujemy Państwu, że ani jedna sekunda tego reportażu, mimo iż dotyczy on rolnictwa, nie powstanie w miejscu, które najbardziej z rolnictwem się kojarzy, to znaczy na polu. I ponieważ, mimo, że otaczają nas takie zielone eksponaty. Bo to nie są te zielone eksponaty, których się zwykło mówić, a powtórę, program będzie o działalności konstruktorskiej w odniesieniu do roślin. No i tu jest właśnie, pojawia się ta pierwsza wątpliwość, czy można w ogóle... Czy można mówić o działalności konstruktorskiej w stosunku do takiego obiektu, bo zwykliśmy mówić... Nie można, nie byłoby programu. No tak, ale co robią konstruktorzy? Konstruktorzy robią tryby, przekładnie, dźwignie, maszyny ogólnie rzecz biorąc, a to jest przecież no, ogromny system skomplikowanych zależności chemicznych i innych. To jest żywy organizm. I pytanie, czy można ingerować konstrukcyjnie w żywy organizm? I odpowiedź istnieje właściwie twierdząca, ale pod warunkiem, że ten żywy organizm pozna się tak, że będziemy w stanie ingerować we wszystko, co w jego wnętrzu w trakcie procesu życiowego zachodzi. Jednym słowem, trzeba zacząć od fundamentów. Od fizjologii. Ale wtedy istnieje obawa, że nie zrobimy niczego, co jest ważne z punktu widzenia praktyki, bo pytanie sprowadza się do takiego dylematu. Czy ważniejsza jest ta działalność, nazwijmy ją badań podstawowych, czy ważniejsze jest praktyczne, konstruktorskie działanie pozwalające otrzymywać większe plony na przykład. I odpowiedź jest oczywista. Ważniejsza jest ta działalność konstruktorska, praktyczna, która w efekcie pozwala nam otrzymywać więcej. Więc niestety w ten sposób to jest, mógłbym stwierdzić, myśli każdy laik. I próba konstrukcji rośliny opartej na kruchych fundamentach, o których nic nie wiadomo, musi skończyć się niepowodzeniem. A to, co najważniejsze, to jest rzeczywiście poznanie tego, czym jest ta roślina i do czego ewentualnie mamy zmierzać, by otrzymać coś nowego, co jest nam bardziej potrzebne. I to właśnie próba odnalezienia takiego modelu, to dzieje się w takim otoczeniu, w potężnym laboratorium analitycznym. No, choćby właśnie takie kasety, którą przed chwilą ładowałem, i liście będące w sztucznych warunkach, no ale oświetlenie prawie takie jak na słońcu, w pełnym słońcu. I tu badamy wszystko, co jest związane, bądź wiele rzeczy, które są związane z odnoszeniem fragmentu rośliny do otoczenia. Ile pochłania, ile wydziela, ile wody wyparowuje i tak dalej. Układ z tych właśnie kaset, wszystkie mierzone substancje wędrują do czułego analizatora podczerwonego i tam no, przy niewiarygodnej wprost czułości można uzyskać część odpowiedzi na te najbardziej podstawowe pytania, jak roślina żyje i jakie są jej związki z otoczeniem. Ale oczywiście nie tylko części zielone roślin. Układ korzeniowy i na szeregu takich właśnie naczyń sprawdzanie własności sorpcyjnych, tego co znajduje się zwykle, tego co zwykle ukryte jest przed oczami ludzi, pod ziemią. No, bądź choćby niezwykle istotna, nieznana wielokroć wielkość, jak objętość korzeni. Tu w środku korzenie pszenicy i taki układ naczyń połączonych, który, no tego typu układ już był w historii raz wykorzystywany, by ocenić, czy wyrób z metalu był ze złota, czy nie. Tutaj uzyskuje się informację, której waga, kto wie, czy nie jest większa. No choćby jeszcze jeden przykład. Cały czas pracuję w laboratorium miernik, który jest praktycznie rodem z fizyki jądrowej. To, co widać na ekranach, to jest zliczanie poszczególnych impulsów, to jest pomiar radioaktywności rośliny. Skąd się wzięła ta radioaktywność? Otóż w pewnej fazie życia roślina dostała do jedzenia dwutlenek węgla, ale nie taki normalny. Tam zamiast węgla był jego radioaktywny izotop, C14, już słynna sprawa. Ten izotop został przez roślinę wchłonięty i rozprowadzony. I teraz mierząc radioaktywność poszczególnych części rośliny, jesteśmy w stanie powiedzieć, co działo się z substancjami w trakcie procesu życiowego. Oczywiście w
tym przypadku mamy już do czynienia nie z realnymi, można powiedzieć, obiektami roślinnymi, a ze specjalnie przygotowanymi preparatami. No, wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie jedna rzecz, że jest to tak niezwykle skomplikowane, że właściwie czytelne tylko dla fachowców, a powtórę, że nie wynikają z tego żadne praktyczne, przynajmniej tak się wydaje, wnioski dla konstruktorów roślin. Nie no, na tak postawione pytanie właściwie istnieje tylko jedna odpowiedź. Oczywiście, że to wszystko służy celom konstruktorskim. No, żeby nie być gołosłownym, jeden z przykładów. Wiadomo, że u pszenicy to, co decyduje o produkcji, to są liście. Natomiast właśnie w pracach prowadzonych w tym zespole, no, z którego aparatury korzystaliśmy, stwierdzono, bądź może jeszcze w formie hipotezy, ale wydaje się, że to, co najważniejsze użyta, to są te okolice, okolice pochwy liścia i samego źdźbła. I w związku z tym rodzi się natychmiast pytanie, czy no, ten ogólny pęd do tego, by zboża miały jak najniższe wymiary, by słoma w stosunku do kłosa była coraz krótsza, czy ten pęd jest sensowny w tym przypadku? Jedno z takich stwierdzeń, czy też hipotez i jedno z wielkich pytań konstrukcyjnych. Mnie chodzi jednak o zupełnie innego rodzaju konstrukcję, o taką ingerencję, która wnika w struktury znacznie bardziej podstawowe. Krótko mówiąc, o inżynierię genetyczną, gdzie badacz niemalże własnymi rękami potrafi stworzyć nową roślinę o zupełnie innych niż dotychczasowe cechach i to cechach, którymi steruje. Oczywiście do tego celu trzeba mieć odpowiednią aparaturę i to jest właśnie przykład takiej aparatury, mikroskop elektronowy, zwany też mikroskopem skaningowym. Serce całego urządzenia to jest ta kolumna, gdzie bardzo specyficznie przygotowany preparat, pokryty cieniuteńką warstewką złota, aby przewodził prąd elektryczny, jest omiatany wiązką, strumieniem elektronów. I dzięki temu powstaje obraz telewizyjny na specjalnym ekranie. A co widać? To chociażby taki przykład o tym światło. Przekrojone ziarno pszenicy i to, co będzie nas interesowało najbardziej, to pojedyncza warstwa zewnętrzna komórek, ponieważ tam spodziewamy się, że stwierdzimy, jaka jest zawartość, jaka jest jakość i struktura białka. Zwiększamy powiększenie. Teoretycznie w tym mikroskopie możliwe jest uzyskanie powiększeń rzędu 300 tysięcy razy. I komórka, która będzie nas najbardziej interesowała, ta, gdzie właśnie spodziewamy się znaleźć najwięcej białka. Ujęcie jak z kamery filmowej bądź telewizyjnej, tak zwane globoidy białkowe, a więc komórki, które właśnie pokazują, jaka to jest struktura, jakiego rodzaju jest to białko. Możemy dzięki temu ocenić, czy ziarno, które badamy, nadaje się do dalszej hodowli, czy ma wysokie wartości odżywcze, a wreszcie ta aparatura nie niszczy. Ten materiał, który jest tutaj badany, może być użyty do wysiewania. Tak, ale co z tego wszystkiego wynika? Otóż na tych zdjęciach pochodzących właśnie z tego mikroskopu wynika odpowiedź na pytanie, które ziarno jest lepsze. Struktura białka na tym zdjęciu wskazuje, że to ziarno posiada białko trudno przyswajalne. Natomiast to białko jest białkiem łatwo przyswajalnym, a więc wniosek. Ziarno tego rodzaju będziemy wysiewali i traktowali jako materiał do dalszej hodowli. Tak, tylko że jak dotąd to co pokazałeś, to jest nie metoda konstruktorska, a metoda analityczna. To po pierwsze, a po drugie, nawet ta metoda wymaga pewnych działań wstępnych. Otóż skąd wiadomo, że naprawdę jakieś białko jest lepsze niż inne? Oczywiście z eksperymentów tego typu, które również prowadzi się w instytucie, zwierzęta doświadczalne, czy to będą przepiórki, czy szczury, no nie ma większego znaczenia w tym przypadku, ale właśnie wstępną informację, którą potem oczywiście mikroskopowo można na proces elegancko przyspieszyć, wstępną informację o spożywczej przydatności białka bierze się stąd. Zresztą tak na marginesie. Okazuje się, że takim wspaniałym stworem roślinnym jest białko rzepakowe, które
zwierzętom czyni bardzo dobrze, a być może są takie nadzieje już w tej chwili, że okaże się lepsze niż ziarno soi. Więc to oczywiście był tylko jeden z przykładów badawczej działalności, jaką można przeprowadzić przy pomocy tej aparatury, a równocześnie pokaz jej, tutaj się zupełnie nie waham powiedzieć, fenomenalnych możliwości, które otworzyły człowiekowi nowe horyzonty. No, inżynieria genetyczna bez takich narzędzi nie mogłaby być możliwa. Ale wracam do tych konstruktorskich działań, które są no, najbardziej fascynujące. Warto tylko sobie przypomnieć pewne takie elementarne zasady biologicznego rozmnażania się roślin. Pyłek musi paść na słupek, spotkać się z komórką jajową i w ten sposób powstaje nowa roślina z dwóch organizmów rodzicielskich, która ma tyle chromozomów, ile miał w sumie każdy z rodziców. Natomiast to, co się zaczyna dziać w laboratoriach, to są rzeczy, o których się nam jeszcze niedawno nie śniło. Spójrzmy na to zdjęcie. To jest pylnik zawierający ziarenka pyłków. Okazuje się, że one wcale nie muszą trafić na słupek, aby nastąpił proces podziału. Umieszczamy taki pylnik na specjalnej pożywce. I co zaczyna się dziać? Zaczyna się... O, może tak, bo to chodzi o to niższe zdjęcie. Zaczyna się życie. Ta komórka zaczyna się dzielić. Jest to tutaj wyraźnie widoczne. Natomiast ta nie uległa dalszemu podziałowi. Kolejne zdjęcie, też z mikroskopu oczywiście skaningowego. Tutaj mamy pylnik i wybrany jego fragment, powiększony tutaj odpowiednią ilość razy. Co okazuje się, że te komórki namnażają się, rośnie masa tych komórek, a więc zaczęło się życie, ale jeszcze nie jest ono zróżnicowane. Nie można jeszcze powiedzieć, że powstała roślina. A jednak ta roślina powstanie. Z tej namnażającej się masy komórek, w tej namnażającej się masie komórek obserwujemy to, co o życiu rośliny jest decydujące. Różnicowanie się. I to jest tutaj właśnie widoczne. Zaczyna się powstawanie części korzeniowych, części zielonej rośliny. Jest to fascynujące, bowiem z jednego organizmu rodzicielskiego powstał organizm nowy, posiadający połowę tych chromozomów, które miał jego ojciec. Zobaczymy zresztą ten fragment rośliny, zobaczymy na ekranie mikroskopu. Trójwymiarowy obraz tej nowej rośliny na ekranie mikroskopu skaningowego. Manipulując preparatem, możemy go oglądać z dowolnej strony i odkrywać właściwie te tajemnice, których normalnie nigdy byśmy nie zobaczyli. Powoli ujawnia się system korzeniowy nowo powstałej rośliny. I teraz jest tylko kwestią większego zbliżenia, aby zobaczyć to bardzo dokładnie. To są korzenie właśnie tej nowo powstałej roślinki. I co dalej? Ano dalej roślinka wędruje do szklanego naczynia na kolejną pożywkę, na kolejną. Rozwija się w tej szklanej kolbie, a potem zostaje wysadzona do gruntu, kiedy jest odpowiednio dojrzała. I w ten sposób, mając połowę chromozomów ojca, powstał nowy organizm roślinny. A więc inżynieria genetyczna na tym najbardziej elementarnym, komórkowym poziomie. Fantastyczna historia zrobiona rękami człowieka. To rzeczywiście wygląda na trochę fantastyczną naukową historię, mimo że dzieje się naprawdę w laboratorium. Proszę bardzo, ale... przepraszam Cię. To jest to, co człowiek zrobił własnymi rękami. To, co kultura tkankowa, to co wynika właśnie z hodowli roślin przy pomocy... Zboże jakieś? Tak, to jest zboże. Przy pomocy interwencji genetycznej. Klasyczna inżynieria genetyczna na poziomie molekularnym. Nie. Tego to ja bym tak nie nazwał. Ja raczej przypuszczam, że jest to metoda pewnego oszukania naturalnego cyklu rozwojowego rośliny. Bo jednak zarówno cechy, które w tej roślinie wykorzystujemy, to już są te, przynajmniej w połowie, prawda, które wytworzyła przyroda. No ale skutki biologiczne mamy trwałe i praktyczne.
Ja twierdzę, że jeśli już chcesz mówić o prawdziwej inżynierii roślin i takim rzeczywistym wpływie na to, no, na wyhodowanie nowych odmian, no to tu jest metoda niemalże doskonała i to metoda rodem z fizyki. Pozwól, tym razem ja ci zademonstruję sprawę. Jak się muszę w biały fartuch przebierać i przypinam sobie taki dozymet, to już wiem, co się będzie działo. Przenikliwe promieniowanie, oczywiście fizyka gdzieś za ścianą. No, ale dlaczegożby fizyka nie miała w tym przypadku ingerować, skoro fajnego instrumentu dostarcza? Może przejdziemy do komory. Pod warunkiem, że jest tam bezpiecznie. A to w lustra. To proszę lustra bardzo, można już popatrzeć, pierwszy. Bo mimo wszystkich proszę. Zabezpieczeń. A to jak w peryskopie. Tak. Oczywiście to, co widać własnymi oczami, jest zawsze najpewniejsze. Jest to... No, jeden z instrumentów, który jest znany dość dobrze, choćby z medycyny. Właśnie taka bomba kobaltowa zawierająca w środku izotop radioaktywny, izotop kobaltu, C60. No i w związku z tym silne promieniowanie gamma, które można w odpowiednim momencie wyzwolić. Bo o co tu idzie? W tej całej grze z przyrodą o nowe gatunki, no istotne jest to, żeby pojawiały się ciągle nowe cechy. Tych przyroda nie dostarcza za często, więc trzeba jej pomóc właśnie jakimś czynnikiem zewnętrznym. I taki zewnętrzny czynnik to jest to przenikliwe promieniowanie, które atakuje komórki i gdzieś tam w aparacie genetycznym dokonuje pewnych ingerencji. Czyli jest tutaj jakby takie przełamanie pewnego stereotypu. Promieniowanie, które nie zabija, stymuluje pewne nowe cechy, prawda? Bo tak normalnie uważamy, że promieniowanie to jest coś, co jest śmiertelne dla roślin. A trzeba przyznać, że również w tym przypadku szereg ziaren i roślin, które tutaj są zgromadzone, ginie. Ale w tych, które przetrwają, jest bardzo duża szansa na to, że pojawią się nowe jakości. To wygląda w ten sposób. No, ziarna roślin bądź same rośliny umieszczone na kręgach po to, by można było regulować dawkę promieniowania. No i działanie jest, no ale działanie to chyba jednak opiszemy z zewnątrz. Ja bym proponował, żebyśmy przeprowadzili tego typu eksperyment. Te rośliny za chwilę dostaną dużą dawkę promieniowania. No, ja mam nadzieję, że nie proponuję, żebym został tutaj na miejscu. Nie, ani tobie oczywiście, ani naszym operatorom. Panowie, jeśli to możliwe, to prosiłbym, byśmy razem opuścili z pomieszczenia i tylko obserwowali wydarzenia okiem kamery. Tak. No i to jest właśnie to, co w tej chwili się dzieje, to jest to buszowanie promieniowania, przenikanie przez komórki, przenikanie przez ziarna i od czasu do czasu zostawianie swojego śladu. No, tam dawka jest niewielka, dlatego że wysokość, na jaką bomba została podniesiona, jest raptem 25 cm. No raczej oczywiście pokazujemy, co dzieje się w komorze, niż przeprowadzamy rzeczywisty eksperyment. I tak można przez wiele godzin poddawać działaniu promieniowania te właśnie preparaty, tę żywą tkankę, która tam została umieszczona. I te, które przetrwają, no tam będzie ślad zupełnie nowych cech już dziedziczonych. W ich aparacie genetycznym nastąpią zmiany. Wspaniałe urządzenie. Może spuścimy już bombę, by nie było... Wygląda to trochę strasznie, ale oczywiście pytanie... Jak zawsze, gdy w grę wchodzi taka fizyka. No właśnie, co z tej fizyki wynika, z tej fizyki użytej do ingerencji w roślinę? To jest odmiana jednego z naszych zbóż, jęczmienia. Ta, która została użyta do napromieniowań. Świeże roślinki tej właśnie odmiany wprowadzono właśnie do komory, którą obserwowaliśmy, promieniowanie gamma i tak dalej. I w efekcie wpływu na aparat genetyczny powstały mutanty jęczmień, ale taki. No wystarczy porównać, by stwierdzić, że jest wiele niższy. Prawda? Ale co z tego? No dzięki temu ta odmiana nie wylega. Słoma jest na tyle krótka, że wiatr czy deszcze nie powodują. Jest bardziej sztywny. Na dodatek można więcej sadzić na metrze kwadratowym czy też hektarze. Zależy, o jakim rolnictwie mówimy. I to jest właśnie jeden z praktycznych przykładów, jak ingerencje w aparat genetyczny, ingerencje typu fizycznego
Do czego ona prowadzi w efekcie na polach? Dobrze, tylko gwoli pewnej sprawiedliwości trzeba pamiętać jeszcze o dwóch takich elementach, że po pierwsze działamy tutaj trochę na ślepo, to znaczy nie jesteśmy w stanie kontrolować, jakie cechy powstaną poprzez napromieniowywanie. Działamy metodą kolejnych prób i błędów, tylko doświadczenie mówi o tym, co mniej więcej otrzymamy. Dalej, bardzo rzadko są to przypadki, no jeden na milion zdarza, że się zdarzy, iż otrzymany mutant od razu jest gotowy do hodowli. Te napromieniowane ziarna, mutanty trzeba między sobą krzyżować, aby osłabiać bądź wzmacniać pewne cechy. I to jest jeszcze właśnie sygnał tego, jak daleko jesteśmy od tej świadomej ingerencji w strukturę i kształt rośliny. Przy czym najistotniejsze jest, po co to wszystko robimy, po co całe sztaby ludzi zajmują się takimi sprawami, jak te, które pokazywaliśmy w Radzikowie. No, otóż to jest proste, to parę liczb wystarczy. Więc właśnie, ja nie przepadam za statystyką, ale jest to przypadek, kiedy należy się nią posłużyć. Średnia wydajność czterech zbóż z hektara wynosi w Polsce około 30 kwintali. Na polach Radzikowa 50, niekiedy 65. Natomiast na doświadczalnych, unikalnych poletkach zdarza się, że potrafimy już wyhodować 100 kwintali. Natomiast to, co się robi dzisiaj w Radzikowie, to nie jest już kwestia... Oczywiście, to nie jest już kwestia tych właśnie 100, a raczej 120, 130 kwintali uzyskiwanych z jednego hektara. Innymi słowy, nawet nie myślenie o tym, co będzie jutro lub pojutrze, a o tym, co będzie za lat 20 czy 30. Skala po prostu pokolenia. Bo kiedy mówimy o biologii, i to takiej, która żywi nas wszystkich, taka właśnie skala jest potrzebna. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy jak zwykle za tydzień.